Rozpoczęliśmy dzisiaj trzeci bieg Mików ku pamięci właśnie Józefiny i Emila Mików. Pamiętną noc z 3 na 4 maja, kiedy to zostali pojmani przez gestapo, a później tragicznie skończyli. Nasi lokalni, ale i nasi polscy bohaterowie, o których warto pamiętać, o których trzeba mówić. Po raz trzeci właśnie spotkaliśmy się tutaj na Stańcowej Polanie, by rozpocząć ten bieg, a skończyć go po kilkunastu kilometrach na Marysinej Polanie. Tam tradycyjnie spotkamy się i rozpalimy watrę, zaśpiewamy orawę i wspólnie spędzimy ten czas. Serdecznie dziękuję wszystkim tym grupom, które w tym roku wzięły udział. Mamy rekordową frekwencję, ponad 140 osób zgłoszonych, a wiemy też, że po trasie będą dołączać kolejne. Także serdecznie wszystkim dziękuję za zainteresowanie i za to, że chcecie z nami być w tak ważny dla Orawy i dla Lipnicy Wielkiej, w tak ważnym jubileuszu, stulecia przyłączenia części Orawy do niepodległej Polski. Jeszcze raz serdecznie dziękuję i życzę wszystkim wszystkiego dobrego. Po raz trzeci witowość Zespół Regionalny Orawianie. Jak zawsze rozpoczynamy cały bieg Mików. Jest nam bardzo miło, że możemy brać udział w tej pięknej uroczystości właśnie ku pamięci, świętej pamięci Mików. Naszym obowiązkiem, ale też i przywilejem jest to, żeby pamiętać o takich bohaterach polskości, naszych Lipnicanach, Orawianach, Józefinie i Emilu Mikach. Cieszymy się, że mamy takich bohaterów w naszej historii i że możemy właśnie dzisiaj ku ich czci iść ten ogromny kawałek od Stańcowej Polany do Marysinej Polany. Cieszymy się, że wszyscy Lipniczanie dzisiaj idą w jednym kierunku. No ja ze swojej strony mogę tylko powiedzieć, że jestem ogromnie dumna, że mogę brać udział w takim przedsięwzięciu i uważam, że w każdym domu na Orawie powinna być wiedza o ich bohaterstwie. Reprezentujemy szkołę podstawową numer 4. To jest szkoła w Przywarówce, a więc szkoła umiejscowiona w tutejszym środowisku, pod samą Babią Górą. Dlatego idziemy spod Babiej Góry, idziemy przez Przywarówkę, chcąc upamiętnić tę tragiczną noc, kiedy zostali aresztowani Józefina i Emil Mikowie. Chcemy w ten sposób złożyć hołd ich pamięci, kultywować tradycje i uczyć się tej pięknej przeszłości, pięknej historii Orawy. Reprezentujemy szkołę podstawową numer 3 z Koczyka. Bardzo nam jest miło, że możemy wziąć udział i mam nadzieję, że dojdziemy do celu. Do zobaczenia na trasie. Trzeci nocny bieg Mików w gminie Lipnica Wielka. Reprezentujemy szkołę podstawową numer 2 imienia Józefiny i Emila Mików w Lipnicy Wielkiej. Bardzo się cieszymy, że możemy wziąć udział w tej inicjatywie, która upamiętnia aresztowanie naszych patronów, Józefiny i Emila Mików, przez gestapo. Jesteśmy tutaj dużą grupą, z nauczycielami, z uczniami. Mimo złych warunków pogodowych, mimo deszczu, jesteśmy tutaj z wami, ze wszystkimi i bardzo się cieszymy, że możemy wziąć udział w tym wydarzeniu. Reprezentujemy Młodzieżową Radę Gminy Lipnica Wielka. Naszą działalność rozpoczęliśmy w tym roku. Będziemy podejmować wiele ciekawych, ważnych dla życia społecznego inicjatyw. Natomiast dzisiaj tutaj idziemy, żeby aktywizować młodzież, żeby pokazywać, że naprawdę warto brać udział w tego rodzaju imprezach. Wspierać takie inicjatywy. My dzisiaj reprezentujemy, to znaczy zawsze reprezentujemy grupę Orawa Power. Dlatego, że Orawa ma power, my idziemy od samej Przyworówki. Tak, myślę, że to jest już nasz, już powiem, który kilometr? Chyba 12. 12 kilometr i zamierzamy dojść do samego końca, aby uczcić pamięć Józefiny Mikowej i męża Emila. Tak, jak idziemy krwawym krokiem w przyjaznej atmosferze. Myślę, że noc sprzyja myślom takim refleksyjnym, a przyjaciół mi zawsze miło i radzi. Jesteśmy już trzeci rok i jeszcze będziemy 103. Na pewno. Zawsze. Bo Orawa ma power. Dobry wieczór. Idziemy jako seniorzy, by uczyć pamięć rodzinę Mików, którzy byli aresztowani z 3 na 4. Dziękuję. Poświęcili swoje życie jako patrioci Orawy i Polski. Oddali swoje życie zamordowani
przez gestapowców w czasie II wojny światowej. Bieg jest nie tylko, jest poświęcony tym, żeby pokazać młodzieży ich odwagę, patriotyzm oraz to, żeby kontynuowali to, co myśmy zaczęli, żeby z roku na rok po prostu odbywał się ten bieg. Ku ich czci, ku ich śmierci, ich odwagi i męstwa, za ojczyznę, za Orawę, za naród. I dotarliśmy po godzinie 23 na Marysiną Polanę podczas trzeciego biegu Mików ku pamięci właśnie Józefiny i Emila Mików. Dziękuję wszystkim tym, którzy wzięli udział, ponad 150 osobom, tym grupom, które były zgłoszone, ale i osobom, które dołączyły do nas spontanicznie. Dziękuję wszystkim organizatorom, strażakom z Zespołu Murowanicy, z Centrum, Koło Gospodyń Wiejskiej, Grupie Orawa 2024, Telewizji Orawa TV i wszystkim społecznościom i osobom, które dzisiaj wzięły z nami udział w tym wydarzeniu. Serdecznie Wam dziękuję za to, że chcecie to robić, że odpowiadacie na nasze zaproszenie i razem z nami uczestniczycie dla nas w tym ważnym wydarzeniu, jakim jest właśnie ta pamiątkowa data z 3 na 4 maja, czyli data pojmania naszej wielkiej Lipniczan przez gestapo, żołnierzy gestapo, czyli Józefinę i Emila Mików. Dziękuję serdecznie i zapraszam na kolejne wydarzenia, kolejne uroczystości i zapraszam na ten bieg w przyszłym roku.